Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Najświętsza Maria Panna, bracia i siostry. To, co teraz powiem, to nie są słowa nienawiści, lecz przestroga przed duchem Antychrysta, który zasiadł w naszym rządzie i episkopacie na najwyższych szczeblach. Bierzemy udział w toczącej się z wielką intensywnością duchowej walce. Jest to walka z duchem Antychrysta, ogarniającym całe społeczeństwo. Pragnie on zapanować nad światem i duszą każdego człowieka. Jego celem jest doprowadzenie nas do wiecznej zguby, do zdemoralizowania naszego narodu, do oddalenia nas od kochającego Stwórcy, zniszczenie przez Boga świata i porządku Bożego prawa. Ludzie, którzy udają pozór pobożności, łechtają oko ludzkie, jacy to nie są święci, pokazują się w kościele, a nawet uklękną pod krzyżem, byleby tylko pozyskać wasze głosy przy wyborach, lecz wewnątrz są jak drapieżne wilki. Nie mamy przywódcy państwa, który broniłby jego moralności wśród dzieci, szkół, który broniłby wartości Bożych przykazań, który broniłby nas przed spaczonymi umysłami i dyrektywami, jakie płyną z Unii Europejskiej. Nie mamy też pasterza, który strzegłby przykazań Bożych. Ten pasterz nie jest z owczarni Jezusa Chrystusa. Gdyby tak było, nie przyszłoby mu nawet do głowy, by w razie jakiejkolwiek zarazy zamykać kościół w Polsce. Bratkowie, nie wierzcie do końca, co mówią wam w episkopacie, bo z jednej strony obiecują zwiększoną ilość mszy świętych, by przerzedzić kościoły, a z drugiej strony ustami prymasa Polski mówią, że w naszym kościele jest możliwy do realizacji scenariusz włoski, czyli zamykanie kościołów i odcięcie wiernych od mszy świętych, nawet tych pogrzebowych, odcięcie od komunii świętej i innych sakramentów, jak to ma miejsce obecnie we Włoszech. Ponadto prymas Wojciech Polak próbuje nas przekonać, że przyjmowanie komunii na rękę, które nieodłącznie wiąże się z profanacją Pana Jezusa, jest tak samo dobre, jak komunia na klęcząco i do ust. To nic innego jak próba utrwalenia u Polaków, wykorzystując do tego epidemię, nowego sposobu przyjmowania komunii, który tak ostro piętnował nawet sam Jan Paweł II. Już w tej chwili na adres redakcji katolickiego portalu Polonia Christiana zaczynają masowo wpływać listy z rozpaczonych kapłanów, którzy skarżą się, że są zmuszani przez proboszczów i biskupów do komunikowania na rękę. Posłuchajcie zresztą sami, co powiedział arcybiskup Polak. Natomiast drugi komunikat to komunikat przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, w którym ksiądz arcybiskup z jednej strony pokazuje, że by zachować również zwiększoną ostrożność, jeżeli chodzi o duchownych i wiernych, zwłaszcza wówczas, gdy gromadzimy się razem w kościołach czy w innych miejscach, ale potem także bardzo jasno przypomina, że to przygotowanie na ewentualne sytuacje będzie bardzo konkretne, jeżeli one już by się wydarzyły, nie daj Boże, także w konkretnych miejscach i wówczas biskupi, tak jak to widzimy również chociażby na północy Włoch, podejmują wtedy w swoich diecezjach konkretne wskazania. To konkretnie spytam, czy Kościół rozważa w Polsce, tak jak to miało miejsce w ubiegłą choćby niedzielę we Włoszech, ograniczenie w postaci na przykład zamykania czasowo niektórych kościołów, ograniczenie w rozdawaniu, udzielaniu komunii świętej, czy na przykład korzystaniu z wody święconej? To znaczy w bardzo konkretny sposób ten komunikat księdza arcybiskupa mówi, że jeżeli taka sytuacja, gdyby pojawiło się takie zagrożenie, księża biskupi na pewno będą rozważać bardzo konkretne środki, podobne być może do tych, które były podejmowane na północy Włoch. Natomiast dzisiaj myślę, że warto sobie przypomnieć, że w Kościele w Polsce istnieje pełnoprawna forma przyjmowania Komunii Świętej na rękę, oprócz Komunii Świętej do ust, to już dziś można troszeczkę w ten sposób także, zwłaszcza osoby, które mają pewien lęk czy pewne obawy
związany właśnie z koronawirusem, z możliwością gdzieś pojawienia się takiego wirusa, że mogą w ten sposób już Komunię Świętą przecież przyjmować. To nie jest tylko zasada na ten czas dzisiaj wprowadzana. Natomiast jeżeli będą jakieś sytuacje, jak to ksiądz arcybiskup mówi, że gdyby pojawiły się takie ogniska zagrożenia, to oczywiście wówczas księża biskupi w swoich diecezjach podejmą już pewnie podobne środki, jak te, o których słyszeliśmy tutaj na północy Włoch. Dzisiaj także, jeżeli ktoś się obawia nie tylko koronawirusa, ale ewentualnie sam wie, że ma jakieś wirusowe przeziębienie, nie musi się w kościele żegnać wodą święconą, wchodząc do kościoła. Wystarczy, że przyklęknie przed Najświętszym Sakramentem. Chcą nas pozbawić nawet wody święconej i tak upodlić, byśmy przestali wierzyć w realną obecność Jezusa w sakramencie Eucharystii, jaką przyjmujemy każdego dnia. Bratkowie, posłuchajcie tego dobrze. Kto ma rozum, ten zrozumie. Jak w pierwszym wieku, tak i dziś. Chcą uczynić z świątyni Kościoła jedno wielkie targowisko. Dawniej w przeciągach świątyni sprzedawano gołąbki, baranki na ofiarę i tak uczynili z tego domu Bożego jaskinię zbójców. Dziś prymas Polak poszedł za duchem czasu, tego świata. A wiemy, co to za duch rządzi tym światem. Zezwolił na wprowadzanie terminali płatności w kościele za ofiarę. Tego ducha antychrysta wprowadził do przeciągów kościoła i utracił wiarę. Z eucharystycznego Jezusa uczynił zarazę dla naszego zdrowia. Jest to powtórka z pierwszego wieku. Chcą ukrzyżować Jezusa Chrystusa ponownie. Mistyczne ciało Jego oblubienicem Kościół. Dawniej zrobili to arcykapłani. Dziś arcykapłan prymas i arcybiskupi biczują go na nowo. Nic nie robią, gdy profanują nam Kościół przez luterańskie sekty zielonoświątkowe. Mieszają brud z czystością. Dlatego kieruję do nich te słowa ku opamiętaniu się. Jeśli wiernie będziesz słuchał głosu Pana, Twojego Boga, i wykonywał to, co jest słusznie w Jego oczach, jeśli będziesz dawał posłuch Jego przykazaniom i strzegł wszystkich Jego praw, to nie ukaże cię żadną z tych plag, jakie zesłałem na Egipt, bo ja, Pan, chcę być Twoim lekarzem. Twoim lekarzem, a nie zarazą. Widzimy zatem, że jeśli przyjdzie zaraza do naszego kraju, to tylko dzięki naszemu rządowi i niewiernemu episkopatowi i arcybiskupom, bo nie strzegą przykazań Bożych i Jego praw, bo poszli za duchem tego świata antychrystem i chcą nas upodlić, upodabniając nas do siebie. I dalej kieruję te słowa. Ty, synowie Twoi i ród Twojego Ojca, będziecie odpowiadać za winy popełnione w przybytku, czyli w kościele. Ty i synowie Twoi będziecie odpowiadać za winy Waszego kapłaństwa. Jak widać, musimy dbać o przybytek i świętość naszych świątyń, czyli Kościoła, i naszych kapłanów, by nie błądzili. To nasza wspólna sprawa dbać o tę świętość. Powiem tak, prymas i biskupi, jeśli każą zamykać Kościół w Polsce, jedyny ratunek przed zarazą tego świata jest poza Kościołem. Wyparł się mocy Chrystusa. Jak dawniej arcykapłani powiedzieli, my nie mamy króla poza Cezarem. Tak i dziś sprawdzają się na nich te same słowa. Nieufność w moc Chrystusa spowoduje jeszcze większą plagę w narodzie, niż się szykuje. Koronawirus to tylko przykrywka masońska do zrealizowania ich planu, zniszczenia Kościoła i wiary świętej, do którego przykłada rękę episkopat. Ten haniebny czyn to system cyferek, które próbują wdrążyć do naszego narodu elit klas masoni. Chcą pozbawić nas waluty, jaką jest kochana nasza złotówka i orzeł na niej. Zaszczepienie, niby to przeciw wirusowi, otworzy wam apokalipsę świętego Jana. Tu będzie trzeba wytrwałości świętych. Koronawirus to przykrywka do zrealizowania waluty i pozbawienia nas wolności. Zamykanie kościoła w Polsce to przyspieszający tryb do zmiany prawdziwej wiary i religii na jedną światową multikulti bez Jezusa eucharystycznego. Nie pozwólmy zamykać sobie drzwi do kościoła. Jeśli ktoś nie wierzy w Chrystusa i opatrzność Bożą, to jakiego ducha jest nasz episkopat?
Jak dla mnie, to powinni odejść tacy pasterze niewierni, którzy nie potrafią bronić owiec. Chcą nam zamknąć jedyne źródło łaski i życia. To wyrok na śmierć duchową. Brak chrztu w Eucharystii spowoduje w nas zanik wiary. To najemnicy w owczarni Pana, którzy weszli bocznymi drzwiami, by pozamykać wam kościoły, jak to zrobili na zachodzie. Nie posłuchali głosu z Fatimy. Woleli świętować 500-lecie Lutra i 300-lecie masonerii. To zadziwiające i niebywałe. Jak szybko niektórzy zapominają proroctwa Matki Bożej z Fatimy oraz wielu innych objawień, w których Maryja nieustannie w wielkim smutku podkreśla i ostrzega, że jeśli świat się nie nawróci, przyjdzie Boża kara za grzechy ludzi. Dziś prymas Polak, zamiast iść za przykładem Ukrainy, która jak widać ma więcej rozumu i wiary, i zorganizować procesję przeciw koronawirusowi, albo świętego papieża Grzegorza ogłosić w polskim narodzie procesję i specjalne litanie wynagradzające i ogłosić rok pokuty w narodzie zgodnie ze słowami z Fatimy, to woli nam z braku wiary rozrzedzać mszę i rozdzielić nas na grupki. Może się okazać, że każe nam zamknąć kościół na jakiś czas. To zadziwiające i niebywałe, jak szybko niektórzy zapominają proroctwa Matki Bożej z Fatimy oraz wielu innych objawień, w których Maryja nieustannie w wielkim smutku podkreśla i ostrzega, jeśli świat się nie nawróci, przyjdzie Boża kara za grzechy ludzi. Chowanie głowy w piasek naszego episkopatu wykazało tylko, że Polska nie ma pasterza, tylko najemnika na urzędzie. Aniołowie są bowiem wykonawcami Bożych kar na ludziach. O czym przypomina nas dramatyczna wizja trzeciego sekretu w Fatimie, wzywając nas do pokuty. Zobaczyliśmy po lewej stronie naszej Pani, nieco wyżej, anioła trzymającego w lewej ręce ognisty miecz. Iskrząc się, wyrzucał języki ognia, które zdawało się, by podpalał świat. Ale gasły one w zetknięciu z blaskiem, jaki promieniował z prawej ręki naszej Pani w jego kierunku. Anioł, wskazując prawą rękę na ziemię, powiedział mocnym głosem: pokuta, pokuta, pokuta. Jednak wezwanie do pokuty pozostaje sprawą niecierpiącą zwłoki dla naszych czasów i podstawowym środkiem gwarantującym nasze ocalenie w czasie i w wieczności. Cóż powiemy o straszliwych zdarzeniach, jakie jesteśmy świadkami, jeśli nie to, że są one zapowiedzią przyszłego gniewu. Ociekający, zbroczony krwią miecz zawisł nad polskim narodem. Kim są i komu służy nasz episkopat? Wiem jedno, jeśli nie posłuchają tego, co powiedziała Maryja w Fatimie i nie wprowadzą roku pokuty do narodu i nie zaczną budować w Wieczerniku wiecznie stałych co sobotnik na wspólne wynagrodzenie Bogu modlitwy za grzechy, które dopuścił się ten naród, na które zezwolił obecny rząd, kara będzie nieunikniona. Nie lękajcie się, nie tu nasz kres. Niech się boją śmierci ci, co wdrążają do naszego narodu tak haniebne dyrektywy ducha tego świata antychrysta. Niech się lękają hierarchowie, którzy zamknąć chcą nam Kościół z braku wiary jako lekarstwo, którym jest msza święta i Eucharystia. Gdyż na nich się wypełniają słowa Pisma. Sami nie wchodzą i innym nie pozwalają. To duchy nieczyste, które przyjęli trzy pokusy z pustyni. Władza, mamona i wystawiają Pana Boga na próbę. Taki haniebny pomysł zamknięcia Kościoła na parę tygodni narazi ludzi na ich zbawienie, na utratę łaski i przebaczenia win. Koronawirus nie ma nic wspólnego z tym. To masoński plan. Dlaczego nie zamkniecie linii kolejowych, autobusowych, barów i tych spotkań plenarnych, gdzie się gromadzą oswali biskupi? To jawna apostazja episkopatu i niewiara w obecność, w żywą obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Jezus, gdy do nas przyszedł, to po to, aby nas uleczyć, a nie zarażać. Jedyną zarazą na dziś to jest nasz episkopat, który chce nas upodlić i upodobnić do siebie, byśmy utracili wiarę. Ci ludzie,
nie zdali egzaminu z wiary i odpadli. Nie słuchajcie wilków, bo to najemnicy na usługach antychrysta, masona, który za ojca niestety, ale ma diabła. W gruncie rzeczy najwyraźniej niespecjalnie przejmują się też życiem wiecznym. Są częścią tego świata, dla którego liczy się tylko to, co doczesne. Ich zachowanie najlepiej pokazuje, jakie są skutki nowej teologii dominującej po Soborze Watykańskim II w Kościele. Przekonanie o powszechności zbawienia prowadzi do całkowitej kapitulacji w chwilach trudnych. Zamiast heroizmu zwycięża tchórzostwo. To nie są ludzie chodzący w sutannach, należący do owczarni Pana. To ludzie tego świata, piękne garnitury, drogie limuzyny, pałace i wygody. Dlatego Matka Boża kazała przekazać te orędzie do nich i powiedziała, że kościoły będą zamykane? Proszę bardzo, no i są zamykane, sprawdziło się. Ale jak mówiłem, to żeście nie chcieli wierzyć. Będzie umieszczone na końcu filmu. Obudźcie się wreszcie, to nie pasterze, to najemnicy i wilki, które nas rozszarpują. Oni pracują dla pieniędzy. Jak zwykle powiem, a mówiła Maryja i ostrzegała, że przez takie postępowanie zamykać będą nam kościoły. Ja wam dobrze radzę, odmieńcie wasze życie ku Bogu i Jego prawom. Inaczej skończy się to dla was tragedią. Przestańcie też wymuszać na kapłanach i naciskać na ich sumienie do nieposłuszeństwa względem postawy przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Tacy biskupi i proboszczowie dopuszczają się jawnej apostazji i niewiary w obecność Jezusa w tym sakramencie. To zdrada, zdrada samego Chrystusa. Boją się bardziej koronawirusa niż gniewu Bożego. Kim oni są? Niech się opamiętają. Kto chce zniszczyć Kościół, tego zniszczy sam Bóg. Bratkowie, niech wam Pan Bóg błogosławi, Matka Boża prowadzi drogami Syna. I pamiętajcie, nie poddawać się. Módlcie się za ten episkopat, módlcie się za kapłanów, módlcie się za nich do Ducha Świętego, by im rozum przywrócił, rozum i wiarę. Bo jeżeli zamkną nam Kościół, ja nie wiem, co będzie w polskim narodzie, ale narażą się, kto weźmie na siebie ten wielki ciężar? Ani jednej spowiedzi, a niech ludzie w grzechach ciężkich przed spowiedzią umierają. Gdzie idą takie ludzie? Na wieczne potępienie. I kto będzie tego przyczyną? Pasterze? Nie. Ci, którzy zwią się wilkami. Niestety, to są najemnicy. Bratkowie, nie dajcie się, módlcie się do Matki Bożej i zawsze pamiętajcie, mamy Królową Polski Maryję i do niej się zwracajcie, ona nam pomoże, bo jeśli do niej będziemy się zwracać, mamy pewne zwycięstwo. Amen. Atak szatana na Kościół, zapowiedziany przez Maryję w La Salette, nie będzie jedynie uciskiem, prześladowaniem zewnętrznym. Będzie atakiem na świętość życia, dotknie kapłanów i zakony. Maryja mówi: kapłani, słudzy mego syna, z powodu całego swego złego życia, z powodu braku szacunku i lekceważenia, z jakim sprawują święte tajemnice, z powodu miłości pieniędzy, zaszczytów i przyjemności, stali się stekiem nieczystości. Biada książętom Kościoła, którzy będą tylko gromadzić bogactwa, strzec swej władzy i troszczyć się o dumne panowanie. Postępowanie kapłanów domaga się pomsty i pomsta wisi nad ich głowami. Biada kapłanom i osobom poświęconym Bogu, które swą niewiernością i złym życiem na nowo krzyżują mego syna. Grzechy osób poświęconych Bogu wołają o pomstę do nieba i oto pomsta znajduje się u ich drzwi, bo nie ma już nikogo, kto by błagał o miłosierdzie i przebaczenie dla ludu. Nie ma już dusz wspaniałomyślnych, nie ma już osoby, która byłaby godna ofiarować przedwiecznemu za świat żertwę bez skazy. Szefowie i przywódcy ludu Bożego zaniedbali modlitwę i pokutę, a demon zaciemnił ich rozum. Stali się tymi spadającymi gwiazdami, które starodawny diabeł zmiata swym ogonem, by je zgubić.
drży ziemią i wy, których zadaniem jest służyć Jezusowi Chrystusowi, a którzy wewnątrz adorujecie samych siebie, drżycie. Bóg wyda was swemu nieprzyjacielowi, ponieważ miejsca święte są w zgniliźnie. Klasztory nie są domami Boga, lecz Asmodeusza i jego popleczników. W klasztorach zgniją kwiaty kościoła, a demon stanie się jakby królem serc. Asmodeusz to zły duch, duch śmierci, który, jak czytamy w księdze Tobiasza, spowodował śmierć 7 małżonków Sary. Dziś pojawiają się głosy, że nasza epoka opętana jest duchem Asmodeusza, bo niszczone jest wszędzie życie, także życie duchowe, religijne, życie wiary. Maryja ostrzega: niech przełożeni wspólnot zakonnych odnoszą się krytycznie do osób, które mają przyjąć, gdyż demon używać będzie całej swej przebiegłości, aby wprowadzić do zakonów osoby oddane grzechowi. Niejeden dom zakonny utraci wiarę i doprowadzi do zguby wiele dusz. Jezus Chrystus zapowiedział odstępstwo od wiary poprzedzające Jego powtórne przyjście. Zadał bowiem pytanie: czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Maryja La Salette przepowiedziała to powszechne niszczenie wiary. Święta wiara w Boga zostanie zapomniana, dlatego każdy będzie chciał kierować się swymi własnymi zasadami. Niejeden porzuci wiarę, a liczba kapłanów i zakonników, którzy oderwą się od prawdziwej religii, będzie wielka. Wśród tych osób znajdą się nawet biskupi. Rzym zatraci wiarę i stanie się stolicą antychrysta. Według ostrzeżeń zarówno Jezusa w Ewangelii, jak i Maryi w La Salette, utracie wiary na świecie towarzyszyć będą prześladowania sprawiedliwych. Kościoły zostaną zamknięte lub sprofanowane. Kapłani, zakonnicy będą wypędzeni.